Proszę Państwa, no po takim zimnym początku maja wreszcie się trochę ociepliło, no i od razu są skutki. Ta wyższa temperatura sprzyja fermentacji. No i co obserwujemy? Burzliwą fermentację w Platformie Obywatelskiej. Tam 50 chyba sygnatariuszy podpisało się pod listem, że trzeba przeprowadzić odnowę. No to znamy, pamiętamy jeszcze z pierwszej komuny, jak tylko partia traciła więź z masami, no to zaraz trzeba było przeprowadzać odnowę. Czasami trup się ścielił gęsto, no ale to w dzisiejszych czasach już tak nie jest, to trochę tu obyczaje złagodniały, ale odnową jest to, krótko mówiąc, pseudonim odsunięcia od władzy wielce czcigodnego posła Pupki. Wielce czcigodny poseł Pupka tam się jak może to broni przed tym, no jak każdy pierwszy sekretarz, ale już tam na horyzoncie się konkurencja wyłania w osobie pana Rafała Trzaskowskiego. Pan Rafał Trzaskowski to jest pewna osobliwość na skutek lekkomyślności naszego mniej wartościowego narodu tubylczego. Omalże nie został prezydentem państwa. No więc tu na razie chciałby zostać przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, odsunąć wielce czcigodnego posła Pupkę na drugi plan, a kto wie, może w przyszłości ponowić starania o fotel prezydenta, o stanowisko prezydenta państwa, chyba że nasza złota pani albo nasz złoty pan, który tam po niej przyjdzie, jednak nadal będzie lansował na to stanowisko w 2025 roku Donalda Tuska, w którym nasza złota pani szczególnie sobie upodobała. Pan Rafał Trzaskowski, no on ostatnio bardzo ciekawą taką wypowiedź przedstawił publicznie, że właściwie cała walka z epidemią zbrodniczego koronawirusa to spoczywała i spoczywa na jego barkach. Widać, że pod pewnym względem upodabnia się do naszego kukuńka, czyli byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Pan prezydent Wałęsa niedawno udzielił wywiadu, no i też tam rewelacje niezwykłe. Na przykład powiedział, że Kościół w Polsce to agenci CIA. No ciekawe, skoro byli agentami SB, przynajmniej niektórzy, no to dlaczego CIA by nie mogli być? Ale jeszcze pan prezydent, były prezydent Wałęsa powiedział tu, że Józef Piłsudski bywał w domu jego rodzinnym w Popowie. No co prawda zastrzegł się, że ta informacja nie jest potwierdzona, co pokazuje, że tam Lucida Intervalla jednak ma pewne takie okresy, kiedy kontakt z rzeczywistością łapie, ale no tu podobnie widać, że pan Rafał Trzaskowski podobnie się zachowuje, czy zaczyna się zachowywać, no to na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej nadaje się jak mało kto, być może nawet na stanowisko prezydenta państwa. Ale nie wiadomo, czy zdąży zostać tym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bo pewne oznaki wskazują na to, że stare kiejkuty mogły dojść do wniosku, że trzeba kończyć zabawę z Platformą Obywatelską. Mam oczywiście na myśli deklarację byłego prezydenta, ale nie Wałęsy tym razem, tylko prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiedział, że wraca na polityczną scenę i to takim wejściem smoka, bo na dzień dobry chce wyprowadzić z Platformy skrzydło konserwatywne. Przypomnę, że to skrzydło konserwatywne się ujawniło w Platformie Obywatelskiej po tym, jak Biuro Polityczne Platformy Obywatelskiej poparło wszystkie
postulaty rewolucji Macic. No i wtedy się tu konserwatyści tam objawili. No i tych konserwatystów pan prezydent Komorowski zamierza wyciągnąć. No to może oznaczać, że pan prezydent Komorowski zawsze był faworytem starych kiejkutów. To może to oznaczać, że stare kiejkuty postanowiły już zakończyć żywot Platformy Obywatelskiej i z tych tam pozostałości, które z tego wszystkiego się wyłonią, zbudować nową siłę polityczną, oczywiście taką bardzo silną formację, w której Polacy mogliby się zakochać, no i dzięki temu stare kiejkuty nadal by sytuację kontrolowały. No to taka jest fermentacja burzliwa w obozie zdrady i zaprzaństwa, bo tam lewica jeszcze tutaj tego takie potępieńcze swary się tam odbywają między Koalicją Obywatelską i Lewicą, no ale to bardzo możliwe, że to się w pewnym momencie zakończy, o tym za chwilę, bo podobna fermentacja, ale cicha fermentacja w odróżnieniu od tej burzliwej odbywa się również w obozie dobrej zmiany. Oto pan marszałek Terlecki powiedział, że ministrowi Ziobrze to ta cała reforma sądownictwa się nie udała, że ją spartolił. Zwracam uwagę, że ta deklaracja pana marszałka Terleckiego została wygłoszona zaledwie następnego dnia po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ten sędzia Dubler Trybunale Konstytucyjnym w Polsce to w ogóle nie jest żadnym sędzią. W związku z tym je orzeczenia zapadłe, choćby z jego udziałem, są nieważne. No to widać, że wprawdzie pani Przyłębska powiedziała, że Trybunał w Strasburgu przekroczył swoje kompetencje, no ale inni mówią, takie głosy się podnoszą, że jak Polska się nie dostosuje do tego wyroku, to może zostać pozbawiona pieniędzy. No i to takie ostrzeżenia padają zaledwie w dwa dni po ratyfikacji Funduszu Odbudowy. No widzimy, że to takie nie jest oczywiste. Już niby tam byliśmy w ogródku, witaliśmy się z gąską, a tu gąskę może zjeść całkiem inny lisek. Także niezależnie od tego, co sądzą nasi tu jurysprudenci. Proszę Państwa, no Zbigniew Ziobro spartolił tę reformę, czy nie spartolił. Pamiętają ludzie, na przykład ja, że pan marszałek Terlecki, ach, nie tylko pan marszałek Terlecki, bo i naczelnik państwa, sam naczelnik państwa, tę reformę sądownictwa w wykonaniu pana ministra Ziobry to uważał za oczko w głowie i był niepocieszony, nieutulony w żalu, kiedy pan prezydent Duda za namową naszej złotej pani w lipcu 2017 roku zawetował te ustawy. Proszę Państwa, więc nie wiem, czy te rzeczywiście pan Ziobro spartolił, jeśli nawet spartolił, no to nie sam był w tym spartoleniu, ale mniejsza z tym. Bo druga możliwość, że tutaj pan marszałek Terlecki taką recenzję mu wystawił, to jest taka, że trwają w obozie dobrej zmiany przygotowania do wytypowania kozła ofiarnego. I pan minister Ziobro bardzo się na tego kozła ofiarnego nadaje, dlatego że w ostatnich tutaj tygodniach bardzo nieładnie stanął dęba naczelnikowi państwa i to dwa razy. Za pierwszym razem w ostatniej chwili odmówił poparcia dla ustawy o przekształceniu funduszy, otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Środki zgromadzone na otwartych funduszach miały właśnie zostać przekazane na te indywidualne konta, ale nie wszystkie, bo rząd tam chciał pobrać 15% opłatę przekształceniową od tego,
tego, no to mniej więcej 20 miliardów. No i kiedy Zbigniew Ziobro stanął dęba, i to dosłownie w ostatniej chwili, to pani marszałek Witek musiała natychmiast zdjąć tę ustawę z porządku dziennego. Ustawa miała wejść w życie już 1 czerwca. Rozumiem, że rząd się spodziewał, że już w czerwcu będzie miał te 20 miliardów, a tu się okazuje, że nic z tego, że trzeba będzie poczekać. No, to jest poważna sprawa. Pan Zbigniew Ziobro zagrał na nosie panu premierowi Morawieckiemu. No i to oczywiście naczelnik państwa nie mógł tego nie zauważyć, a jeszcze w dodatku Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska odmówili poparcia ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy i pan naczelnik państwa musiał w tej sytuacji zawrzeć egzotyczny sojusz z lewicą, to znaczy z panem Zandbergiem, panem Czarzastym i tam panem Biedroniem. No bardzo egzotyczny sojusz. On musi przetrwać ten sojusz co najmniej przez miesiąc albo i dłużej, bo w tej chwili ta ustawa o ratyfikacji Funduszu Odbudowy znajduje się w Senacie. Pan marszałek Grodzki zapowiada, że tu będzie poważna debata będzie. No to taka poważna debata to musi trwać. Senat ma 30 dni na poważną debatę. Jestem przekonany, że w ostatnim dniu dopiero podejmie decyzję, no ale wtedy ta ustawa wróci do Sejmu. No i rozumiem, że Sejm może wszystkie te cierpkie uwagi Senatu do tej ustawy uchylić pod jednym warunkiem, że nadal będzie tam większość 290 posłów taka, jaką tę ustawę o ratyfikacji uchwaliła. No, ale to wymaga, żeby ten egzotyczny sojusz przynajmniej do tej pory przetrwał. Co będzie później? A to zobaczymy, co Bóg da, to będzie. Ale ten sojusz musi przetrwać. No i w związku z tym niezależne media będące na utrzymaniu rządu dostały rozkaz słowy, żeby broń Boże żaden głos krytyki się nie podniósł z ich strony przeciwko lewicy. No i rzeczywiście lewica teraz jest taka, jakby się tam wykąpała w chyzopie w ogóle. I nawet pan Biedroń nie jest tam sekowany. Ale no cóż, obóz dobrej zmiany musi prowadzić z kimś nieubłaganą walkę. No więc teraz ostrze swojej tu satyry i w ogóle zwróciły te media ku Konfederacji. Zaczynają ją niemiłosiernie chłostać, no tym bardziej, że na lewicy już nie ma wroga. Nie ma wroga na lewicy. Jak będzie już podpisaniu tej ustawy przez pana prezydenta, a to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Proszę państwa, tymczasem w spółce Polska Press, która została przejęta przez PKN Orlen, znaczy przejęta, kupiona od Niemców przez PKN Orlen, dyrektorem czy prezesem tej spółki została gwiazda telewizji Republika do niedawna, pani Dorota Kania. No i tam pani Dorota Kania jak tornado tam przeszło, czy przechodzi przez spółkę Polska Press, redaktorzy naczelni wylatują jak z procy, no a ci nowi, mianowani na ich miejsce, już wiedzą, z jakiego klucza teraz wypada im ćwierkać. Mimo że sąd jakiś niezawisły tu nakazał surowo Orlenowi, żeby wstrzymał się z przejęciem tej spółki Polska Press, ale wszystko wskazuje na to, ta nominacja pani Doroty Kani wskazuje na to, że pan prezes Obajtek olał ten niezawisły sąd z ciepłym moczem, no i tam robi swoje. Teraz w tych wielu, bo nie we wszystkich jeszcze, albo nie we wszystkich się zmienili redaktorzy naczelnie, ale to tylko kwestia czasu. No i w wielu
tych pismach należących do spółki Press już się ukazują takie entuzjastyczne publikacje na temat PKN Orlen. No widzimy, że posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. No to już wszyscy wiedzą, z jakiego klucza teraz trzeba ćwierkać. Proszę Państwa, tymczasem oczekujemy tutaj ważnego wydarzenia politycznego. Mianowicie w czerwcu prezydent Joe Biden, nasz najważniejszy sojusznik, zamierza spotkać się z zimnym ruskim czekistą, czyli prezydentem Putinem. Nie wiem oczywiście, o czym tam będą rozmawiali, bo ani jeden, ani drugi mi się nie zwierza, chociaż prezydent Putin powinien by jako ruskiemu agentowi się zwierzyć, ale się nie zwierza z Kubany. No więc proszę Państwa, nie wiem, o czym będą rozmawiać, ale myślę, że mogą rozmawiać o tym, że prezydent Joe Biden chciałby wysądować przy okazji tego spotkania, jak się zachowa Rosja w przypadku, kiedy Stany Zjednoczone będą musiały przeprowadzić jakąś zdecydowaną rozgrywkę z Chinami. Krótko mówiąc, czy Rosja wtedy zachowa się neutralnie, czy nie, przynajmniej neutralnie, no i co każe sobie zapłacić. Jak pan prezydent Biden się tego w Moskwie dowie, no to potem ma przyjechać do Warszawy i panu prezydentowi Dudzie powiedzieć, jak ma być i z jakiego klucza mamy od tej pory ćwierkać. No, tym bardziej jest to ważne, że w bezsennym Izraelu akurat zamieszanie, bo tam strzelają strzałami i rakietami, obrzucają się rakietami. Co prawda Izrael ma żelazną kopułę, tam taki nasz korespondent w swoim czasie, korespondent najwyższego czasu z Tel Awiwu, Katav Zar, nazywał to urządzenie czy ten system żelazną mycką, no ale to nikt tak nie mówi. Teraz to jest żelazna kopuła, ale podobno jakieś rakiety przez tę żelazną kopułę tam się przedostają. No i świat jest zaniepokojony, że będzie kolejna intifada i nawet państwa europejskie ośmieliły się ofuknąć Izrael, żeby nie wysiedlał Palestyńczyków ze wschodniej Jerozolimy, i tych wysiedlonych mieszkań nie zasiedlał żydowskimi osadnikami. No, ciekawe, to bardzo przypomina działania Niemców w czasie okupacji. Oni też wysiedlali na przykład Polaków z Poznańskiego. No i widać, że Żydom się to musiało spodobać, te metody się musiały im spodobać. No a Palestyńczycy oczywiście po staremu intifadę tam robią, proszę Państwa. Widzimy, że Izrael znowu tak pokazał, że jest rodzajem takiej krosty na ciele ludzkości, która od czasu do czasu wywołuje takie odczyny zapalne. No zobaczymy, jak ten odczyn zapalny się skończy, bo ajatollahowie tam wzywają do świętej wojny z Izraelem. No to widać, że nie przelewki. Co prawda Iran jeszcze nie ma bomby atomowej, ale to teraz kto wie, czy sobie nie zafunduje. No i wtedy niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, chociaż my daleko jesteśmy od bezcennego Izraela, no ale przecież niebezpieczne związki z tym państwem utrzymujemy. Nie takie ścisłe, może jak nasz najważniejszy sojusznik, no ale zawsze wedle stawu grobla. Proszę Państwa, widać, że nadchodzą ciekawe czasy, być może nawet gorące lato, no ale o tym się przekonamy już w najbliższych dniach.